Hej, siema, cześć i czołem. Dzisiaj kilka słów pierwszych wrażeń na temat butów Kalenji Keep Race Trail 2. Decathlonowskiej marki Kalenji chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy z nas ma lub kiedyś miał jakiś produkt tej marki. Swoją popularność zawdzięczają one głównie niskiej cenie. No, ale jak to zazwyczaj bywa z tańszymi produktami, rodzą się pewne pytania, pewne wątpliwości odnośnie do jakości tych produktów. Ja mam jakieś ciuchy, Kalenji, koszulki, bluzy, leginsy, kilka par butów i generalnie jestem zadowolony, ale dzisiaj chciałbym przyjrzeć się bliżej, chciałbym Wam przedstawić właśnie ten model z nowej kolekcji Kalenji Keep Race Trail 2, który jest lekką startówką przeznaczoną do biegania w terenie. Nie jest to but typowo minimalistyczny, ale właśnie taka lekka startówka. Mamy tutaj wyraźną amortyzację w postaci systemu CS pod piątą. Niemniej profil podeszwy jest już bardziej umiarkowany. Spadek pięta palce wynosi zaledwie 6 mm, czyli nie jest zbyt nachalny, nie jest wyraźnie wyczuwalny i całkiem przyjemnie się w nich biega. Grubość podeszwy jest taka, że jednak wyraźnie odcina nas od podłoża. Chociaż jeżeli mówimy o bieganiu w terenie i to szczególnie takim szybszym bieganiu, to może być to plusem, ponieważ mamy po prostu stopę chronioną przed wszelkimi jakimiś kamieniami, szyszkami i innymi patykami, których niekoniecznie chcielibyśmy poczuć na naszych stopach. Podeszwa nie jest bardzo elastyczna, raczej sztywna, ale jak przystało na startówkę, jest dosyć sprężysta, fajna, dynamiczna. Ta amortyzacja jest oczywiście miękka, ale nie jest ona taka pluszowa, w którą byśmy się zapadali i w której zatracalibyśmy dynamikę biegu. Fajnie zachęca tutaj materiał podeszwy do właśnie podkręcenia tempa. Bieżnik wyraźnie zaznaczony, agresywny. Mamy tutaj takie wielokierunkowe wypustki. Nie są one jednak bardzo głębokie, tak jak na przykład w takich najbardziej agresywnych modelach Innovate'a. Porównałbym je raczej do na przykład trailowych Pum Fass albo New Balance MT-110. Jest to taki bieżnik, który nie nadaje się może na jakiś totalny hardkorowy off-trail, ale na większości umiarkowanie cywilizowanych ścieżek sprawdzi się bardzo dobrze. Dodatkowo przez to, że te wypustki są właśnie takie różnokierunkowe, podeszwa dobrze trzyma się podłoża zarówno na podbiegach, na zbiegach oraz na jakichś drawersach. But nie ucieka nigdzie na boki. Fajnie łapie wszelkie luźne podłoże, jakąś krząską ziemię, umiarkowane błoto. Fajnie się w to wczepia i rzeczywiście czujemy się bezpiecznie. Z tej perspektywy widzimy również kształt kopyta, na którym zbudowany jest model Keep Race. I to zarówno ten trailowy, jak i szosowy. Jest to troszkę inne kopyta niż te, na których zbudowane są pozostałe modele. Jest to kopyto bardziej właśnie startowe. Jest ono węższe, lepiej dopasowane, lepiej trzyma stopy. Szczególnie wśród stopiów widać, że jest ono wąskie i dzięki temu bardzo dobrze właśnie trzyma stopę, która nigdzie nie ucieka na boki. Czubek przodostopie jest szerszy oczywiście. Nie jest jakoś nadmiernie szeroki, ale pozostawia palcom pewną swobodę. I w połączeniu z cholewką rzeczywiście mamy tutaj bardzo, bardzo fajne trzymanie. Zapiętek jest dosyć wyraźnie usztywniony, co oczywiście z perspektywy naszego tutaj minimalistycznego biegania niekoniecznie musi się podobać, no ale założenie jest takie, żeby na podbiegach czy jakichś tam właśnie rewersach pięta nie uciekała nigdzie na boki, tylko była stabilnie trzymana. No i z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze. Na szczęście wnętrze tutaj cholewki w okolicach pięty, ścięgna Achillesa, kostki, wykończone jest takim fajnym, miękkim materiałem, więc pomimo usztywnienia nie ma tutaj żadnego dyskomfortu, żadnego ucisku, żadnych obtarć. Wszystko leży elegancko.
W pozostałej części cholewki mamy siateczkę fajną, przewiewną, która w przedniej części wzmocniona jest wstawkami z takiego jednolitego materiału, który wzmacnia ją i w przypadku kopnięcia w coś, jakiś kamień, gałąź, cokolwiek, wpadnięcia w krzaczory, zapobiega jej rozdzieraniu się. Fajnym patentem jest to również umieszczona na języku kieszonka, do której możemy sobie schować sznurówki po zawiązaniu. Nadmiar tej sznurówki sobie tam upychamy i dzięki temu nikt on się tam nie pałęta i but się po prostu nie rozwiązuje. Powiedziałem, że jest to lekka startówka, no ale nie powiedziałem, ile waży. W standardowym rozmiarze jeden but Kiprace Trail waży 285 gramów, czyli nie jest bardzo lekki, jest to moim zdaniem waga średnia, aczkolwiek nie są to jakieś tam nadmiernie rosty te żelazka. Z drugiej strony nie są to również zwiewne, minimalistyczne laczki. Po pierwszych biegach wrażenia mam raczej pozytywne. Buty są bardzo wygodne, fajnie trzymają stopę, podeszwa zapewnia przyzwoitą trakcję. Moim zdaniem zdecydowanie warte uwagi, jeżeli szukacie lekkich butów do biegania w terenie, ale bez popadania w jakiś minimalistyczny radykalizm. Do tego cena również jest atrakcyjna, w miarę niecałe 280 zł. A jakościowo, jeżeli chodzi o wykonanie i samą koncepcję, spokojnie mogą kalendrzy Kiprace Trail 2 stanąć obok droższej konkurencji i nie mają się czego wstydzić. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja mam nadzieję wystartować w nich w jakimś biegu, żeby rzeczywiście móc mocniej podkręcić tempo i zobaczyć, jak będą się sprawdzać. Na bieżąco będę Was oczywiście informował na Facebooku, Instagramie. No i za jakiś czas możecie się spodziewać pełnej recenzji. A tymczasem to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia.